Droga Krzyżowa. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po raz kolejny staję na drodze krzyżowej. Znam jej poszczególne stacje już na pamięć. Wiem, czego się spodziewać, ale czy na pewno? Czy pozwolę się Jezusowi zaskoczyć nowością powtórnego przeżycia Jego męki? Tak łatwo przychodzi mi przechodzić obok Jezusa obojętnie. Życie staje się szare i monotonne, bo oczy mam zamknięte na Jego obecność i Jego działanie. Panie Jezu Chryste, otwórz moje serce, abym potrafił zobaczyć Ciebie nie tylko na tej drodze, ale na wszystkich drogach mojego życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Wyrok. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus staje przed Piłatem, król przed ludzką karykaturą władcy. Ten, który jest jedynym sędzią świata, staje przed ludzkim sądem. Niewinny, jedyny sprawiedliwy, niesprawiedliwie skazany na śmierć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jaka jest nagroda za miłość? Niewdzięczność, krzyż, męka, śmierć? Patrząc na Jezusa, który bierze krzyż na własne ramiona, muszę mieć świadomość, że to ja powinienem stać teraz na Jego miejscu. Ten krzyż był przygotowany dla mnie, bo to ja zgrzeszyłem, a nie On, Święty Bóg. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Iść za Jezusem nie jest łatwo. Niełatwo Go naśladować. Jezus stawia wymagania swoim uczniom. Kto chce iść za Mną, a nie bierze swego krzyża, ten nie jest Mnie godzien. Krzyż jest ciężki. Chrystus upadł, a krzyż przygniata Go do ziemi. Bez krzyża jednak nie ma zbawienia. Trzeba wstać i iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Matka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na drodze krzyżowej nie mogło zabraknąć jej, bolejącej matki. Co czuło jej serce, gdy patrzyła na syna, tak sponiewieranego przez ludzi? Co czuje serce niepokalanej dziewicy, patrzące na ludzkie serca, pełne nienawiści i wzgardy wobec Boga? Jej serce przeszywa miecz, aby na jaw mogły wyjść zamysły serc wielu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przypadek sprawił, że właśnie w tej chwili tą samą drogą przechodził Szymon Cyrenejczyk. Czy aby na pewno przypadek? Ich drogi musiały się przeciąć, aby mogło zostać zaspokojone pragnienie Szymona. Chciał spotkać Boga w swoim życiu i teraz Go spotyka. Rozczarowanie, zaskoczenie. Nie spodziewał się Szymon spotkać Boga z krzyżem na ramionach, ale miłość przemieniła jego życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Słaba kobieta, a jednak odważna, odważniejsza od Piotra i innych apostołów, którzy w obawie o własne życie
przerażeni, ukrywają się przed światem. Ona miała odwagę, ponieważ kochała. To miłość sprawia, że małe gesty urastają do wielkich dzieł, o których nie zapomina historia. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja siódma. Upadek drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Połowa drogi za nami, sił coraz mniej. Jezus upada, powalony naszymi grzechami. Upada nie dlatego, że męka jest ponad Jego siłę. Upada, ponieważ nam jest ją tak trudno przyjąć i zaakceptować. Jezus upada, popychany naszym odrzuceniem krzyża. Nie można przyjąć Chrystusa bez krzyża, tak jak nie da się zmartwychwstać bez umierania. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Płacz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zawodzą i lamentują jerozolimskie niewiasty. Płaczą nad Jezusem, chociaż płakać powinny nad sobą i swoimi dziećmi. Czy w obliczu ludzkiej tragedii warto myśleć o sobie? Jezus zdaje się powiedzieć, że to, na co patrzymy, to nie Jego porażka, ale nasza. Trzeba zatem zacząć płakać nad własną nędzą. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Upadek trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Już widać koniec drogi, kilka metrów do szczytu, a jednak upada po raz trzeci. Jezus staje się naszym wyrzutem. Czy zrobiliśmy wszystko, aby nie upaść? Czy życie swoje budujemy na mocnym fundamencie Ewangelii, czy na piaskach własnych planów i namiętności? Jezus podnosi się i idzie dalej, aby dać nam przykład i nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Ogołocenie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ogołocili Go ze wszystkiego. Zdarli z Niego szaty, pozbawili resztek ludzkiej godności. Taki właśnie los zgotował Bogu człowiek. Jezus zgadza się na to poniżenie. Musi zejść na samo dno Szeolu, aby tam odnaleźć każdego z nas i przywrócić nam godność, której sami się pozbawiliśmy. On teraz przyodziewa nas szatami zbawienia. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Przybicie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przygwożdżony do krzyża. Stopy zwiastuna dobrej nowiny przytwierdzone do belki krzyża. Dłonie, które uzdrawiały chorych i karmiły zgłodniałe tłumy, unieruchomione. Taka jest wdzięczność ludzkości. Taka jest cena odrzucenia Boga. Śmierć człowieka, śmierć każdego z nas. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umiera przedwcześnie. Wisiał na krzyżu raptem parę godzin. Umarł przedwcześnie, bo miał zaledwie 33 lata. Śmierć nie jest karą, ale bramą do życia. Chrystus śmiercią pokonał śmierć. Ona nie ma już nad nim władzy. Każdy, kto uwierzył w Chrystusa,
ma życie wieczne. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Zdjęcie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szabat się zbliża, więc w pośpiechu zdejmują ciało Chrystusa. Są tacy, dla których inni ludzie nie mają żadnej wartości, którzy pogardzają drugim człowiekiem. Ale są również i tacy, którzy z miłością w swoje ramiona biorą zbezczeszczone ciało człowieka. Życie składa się z takich małych gestów jak ten. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Grób. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Poza murami Jerozolimy, w dawnym kamieniołomie, obecnie śmietnisku, wyznaczono mu grób. Ale nawet grób nie jest jego, ale Józefa z Arymatei. Jezus nie miał zupełnie nic, nawet jego ciało stało się własnością innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wyruszyliśmy w drogę, aby spotkać Jezusa. Czy tym razem spotkałem Go? Czy zobaczyłem Jego ból, cierpienie i mękę? Czy ogarnęło mnie współczucie? Czy zapłakałem nad sobą i swoimi grzechami? Owocność drogi krzyżowej mierzy się stopniem mojej wewnętrznej przemiany. Na ile moje oczy się otworzyły i na ile potrafię dostrzegać Chrystusa w drugim człowieku. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się na intencję Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.